Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. One, two, three. Sportowa energia. Cześć, witajcie w Sportowej Energii. Witam Was, Kamil Latuszek, a dzisiaj moim gościem jest Karolina Sondaj. Cześć. Cześć, dzień dobry. Porozmawiamy z Karoliną o wolontariacie sportowym. To będzie nasz główny temat, także zostańcie z nami i posłuchajcie, jak wygląda sportowy świat Karoliny. Powiedz mi proszę, Karolina, jak to się zaczęło, że ty się zainteresowałaś tym tematem? To znaczy, wolontariaty sportowe to jest coś, co zawsze chciałam, bo to jest bardzo rozwijające i sprawia, że jest się blisko sportowców, jest się blisko całej tej organizacji i zawsze chciałam jakoś w tym uczestniczyć. Zaczęło się od Rzeszowa, od akademickich mistrzostw Europy, gdzie zgłosiłam się już nawet po terminie. Nie liczyłam na to, że już w ogóle się dostanę, ale okazało się, że jest bardzo mało wolontariuszy zgłoszonych, dlatego dostałam się tam. A że z racji tego, że pochodzę z Rzeszowa, to łatwo mi było wrócić do domu i jednak 2 tygodnie tam spędzić. Naprawdę super się to zaczęło i potem poznałam fajne osoby, z którymi dalej mogłam coś tworzyć, coś kombinować. I tak do tego doszło, że dostałyśmy się jako wolontariuszki na Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn w Krakowie, na których spędziłyśmy ponad 10 dni we wspaniałej atmosferze, otoczonej całą śmietanką siatkarską. Ja jestem ogólnie fanką siatkówki jako kibic, więc to było dla mnie jak w raju. Oprócz tego, że miałyśmy naprawdę bardzo dużo pracy jako wolontariuszki, to i tak tego nie żałuję i to było jedno z lepszych doświadczeń. Poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i potem z nimi właśnie pojechałam do Łodzi na wolontariat na Ligę Narodów. Zajmowałaś się również wolontariatem sportowym dla dzieci. Było to w Nepalu. Czy mogłabyś opowiedzieć szczegóły, jak do tego doszło? To jest dość długa historia. Zaczęło się właściwie od liceum, w momencie jak byłam w pierwszej klasie liceum i moje anglistki powiedziały, że jest możliwość bycia host family, czyli rodziną goszczącą dla studentów zagranicznych. Więc ja się od razu zgłosiłam, nie konsultując tego z rodzicami. Potem wróciłam do domu po zajęciach i powiedziałam, jaka jest sytuacja, że są wolontariusze z zagranicy i że trzeba im przez tydzień zagwarantować wyżywienie i zakwaterowanie. I jedyne, co mnie mama spytała wtedy, to czy oddasz swój pokój? Ja mówię, że tak, oddam swój pokój, że nie ma problemu. I właśnie do czego dążę? Oni byli z organizacji, która się nazywa ISEC. Oni właśnie zajmują się globalnym wolontariatem, globalnymi stażami i praktykami, z czego staże i praktyki są głównie płatne w jakichś firmach, a wolontariaty są oczywiście bezpłatne. I oni przyjeżdżają jako wolontariusze. Tak nam się to spodobało, mi i moim rodzicom, że po pierwszym ziomeczku, który u nas mieszkał, który był notabene z Brazylii, nie skończyliśmy na tym jednym i w rezultacie w trakcie mojego uczenia się w liceum mieliśmy aż 4 takich studentów i właśnie oni zachęcili mnie do tego, żebym spróbowała w organizacji ISEC. Więc jak poszłam na studia, zapomniałam chwilowo o tym, ale właśnie oni się odezwali i tak sobie przypomniałam, że kurczę, może by faktycznie spróbować. I zgłosiłam się najpierw do Tajlandii, nie dostałam się, ale to w sumie chyba nawet lepiej, bo tam miałabym uczyć dzieciaki angielskiego, a jednak wolałabym, żeby to było coś związanego ze sportem, więc tam nie przeszłam rekrutacji, bo rekrutacja jest na WhatsAppie w trakcie wideo rozmowy. Więc potem zaaplikowałam na następny projekt właśnie w Nepalu i to było właśnie strzał w dziesiątkę, bardzo mi się spodobało i przeszłam rozmowę, potem musiałam im wysłać filmik pokazujący moje umiejętności lub ich brak. No i potem od razu dostałam list potwierdzający, że zostałam przyjęta i zostało tylko bukować bilety, czyli szeroki uśmiech do mamy, mało pomocy. Zabukowałam bilety, poleciałam i wtedy się zaczęło. Mówisz, że musiałaś pokazać filmik, który by przedstawiał twoje umiejętności. Akurat w Nepalu miałaś uczyć dzieciaki gry w koszykówkę, a jako że ty trenujesz koszykówkę już wiele lat, to chyba nie było to problemem. Nie, oczywiście nie. Zrobiłam filmik, jeden z meczu, który akurat nie grałyśmy w tym tygodniu, więc akurat nie mi super się wpasowało. Poprosiłam znajomych, żeby nagrali kawałek. No i oprócz tego poszłam sobie tak na boisko sama dla siebie, porzucałam, tak poczułam, że to jest ten moment, żeby nagrać coś fajnego i wysłałam. No i tak wyszło, że pojechałam. Miałam do nauki dzieci od klasy
od klasy pierwszej do klasy 10, czyli dzieciaki od 6 do 16 lat. No 16 to już nastolatki, ale naprawdę świetne doświadczenie. Co ci daje taki wolontariat? Oprócz tego, że no, nawiązujesz te właśnie kontakty, które później mogą się utrzymywać, właśnie... czy też może jakąś satysfakcję, doświadczenie? Tak, oczywiście. Przede wszystkim doświadczenie, przede wszystkim satysfakcja. To jest może taki banalny przykład, ale po zajęciach, jak już pakowałam się, wracałam sobie do mojego hostelu, w którym mieszkałam, to dzieciaki się podchodziły do mnie, mnie przytulały i pytały się, kiedy jeszcze zagramy w koszykówkę, jakie zrobimy jeszcze to ćwiczenie. I to jest naprawdę takie kochane, takie szczere od serca, bo w Nepalu jest biednie i oni, dzieciaki tam prawie nic nie mają. Łącznie z tym, że poszłam na zajęcia i patrzę, jaki mam sprzęt do dyspozycji i tam na całą szkołę było 5 piłek do koszykówki, co jest u nas nie do pomyślenia i myślę sobie, na zajęciach będę mieć 30 dzieciaków. Mam 5 piłek do dyspozycji, czyli jest jedna piłka na 6 osób, więc to mnie trochę zablokowało, ale stwierdziłam, że na koniec mojego wolontariatu kupię im piłki do tej szkoły, żeby faktycznie coś po mnie zostało. Tak też zrobiłam, kupiłam im 10 piłek jeszcze i mam nadzieję, że dalej coś tam sobie grają i jakoś mnie miło wspominają. Czy oprócz tego zaplecza sportowego miałaś jakieś trudności wtedy w tym Nepalu związane z tym wolontariatem? Tak, głównie chodziło o warunki, w jakich musiałam pracować. To było jedno boisko bardzo małej wielkości i oprócz tego na zewnątrz, bo nie mają czegoś takiego jak boiska wewnątrz. Więc przeszkodą dla mnie było to, że dziewczyny na przykład mają mundurki szkolne, to znaczy cała szkoła ma mundurki szkolne, ale u dziewczyn są to spódnice. Więc ciężko jest organizować zajęcia w momencie, jak dziewczyny nie mogą wykonać jakichś ćwiczeń. Tak samo tam jest inna trochę zasada niż u nas, czyli za dziecko odpowiedzialna jest szkoła, a nie nauczyciel. Więc dzieci sobie w trakcie zajęć mogą wychodzić, wracać po iluś tam. Więc to mi też czasami rozwalało całe zajęcia, jak miałam przygotowane na ileś osób, jak miałam przygotowane jakieś grupy, a nagle mi ktoś znika. Więc to też było takie inne. Też musiałam się do tego trochę ustosunkować. A jeżeli chodzi o język obcy, jak dogadałaś się z tym dzieciakiem? Właśnie tutaj był wielki kamień z serca, bo szkoła jest dwujęzyczna. Wszystkie zajęcia mieli po angielsku. Tego się bardzo bałam. Myślałam, że ja będę do nich mówić po angielsku, one mi będą odpowiadać po nepalsku i się nie dogadamy. Ale bardzo, bardzo się ucieszyłam, bo już jak dyrektor szkoły mnie witał, przedstawiał i mówił, czym się będę tutaj zajmować, to właśnie ucieszyło mnie to, że mówi do nich po angielsku. I wszystkie właśnie te takie aule przed zajęciami, wszystko to właśnie było po angielsku i naprawdę to była taka wielka ulga dla mnie i nie było większego problemu. To znaczy azjatycki angielski jest dość specyficzny, więc przez tydzień musiałam się tak osłuchać z tym i przyzwyczaić do tego akcentu, ale potem już w porządku. Powiedziałaś, że uczyłaś dzieciaki w wieku 6 do 16 lat. Czy te starsze dzieci, a może te młodsze sprawiały jakieś większe problemy? Nie było tak, że miałam jakieś problematyczne klasy czy problematyczne zajęcia, bo one wszystkie tam przychodziły, bo chciały. Ten, kto nie chciał, po prostu nie ćwiczył i takie mają prawo, nikt ich do tego nie zmusza. U nas jest trochę inaczej, u nas jednak jest taka, źle się patrzy na dzieciaki, które nie ćwiczą, które unikają jakoś, a tam po prostu one chcą ćwiczyć, więc nie było żadnych problemów. Oczywiście czasami ciężko było im wytłumaczyć jakieś zasady, zabaw, których nie rozumiały, których nie mogły pojąć, co dla mnie było mega zaskoczeniem. Nie znały zabawy w berka, która jest u nas najprostszą zabawą, którą się robi zawsze i wszędzie. Więc jak dałam im do zabawy berka, zwykłego, na zasadzie złapać, następna osoba łapie, to potrafiły się bawić w to przez półtorej godziny. Jak ja chciałam zrobić całe zajęcia w tym czasie, one, że jeszcze, i że ja chcę być berkiem. Nie wiem jak w twoim przypadku, ale u mnie zawsze było, że kto jest berkiem, to jest taka kara trochę, a one zawsze chciały być berkiem. I tak samo w murarza. Po prostu potrafiły się w to bawić. Ja już chciałam przejść do następnego ćwiczenia, bo chciałam to potraktować jako rozgrzewkę, czy jakoś jako pierwsze ćwiczenie, a nie, że oni mi się bawią w tą półtorej godziny, więc to było też takie kochane, że jakiej zabawy bym nie zorganizowała, czego bym nie zrobiła, to dzieciaki były zachwycone i były no takie wdzięczne, takie sympatycznie wdzięczne, takie szczerze wdzięczne. Wiem, że oprócz tego wolontariatu sportowego w Nepalu masz również plany wyjazdu do Brazylii. Z powodów tam osobistych musiałaś je troszkę przesunąć, ale czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, co tak, tam jasne, będziesz robić? Jasne. Właśnie będąc w Nepalu, już wiedziałam, że pojadę do Brazylii, tylko to miało być w lutym, czyli miesiąc po tym, jak wróciłam z Nepalu. Jednak ze względów zdrowotnych i z trochę właśnie zadziałości z tego, co przywiozłam z Nepalu, musiałam to trochę odroczyć w czasie i właśnie wyjeżdżam za miesiąc do Brazylii na wolontariat kolejny sportowy i będę tym razem uczyć dzieciaki surfingu. Więc to też nie mogę się doczekać, a zwłaszcza, że ja sama bardzo lubię surfować,
A u nas w Polsce mało jest okazji do tego, więc cieszę się, że to będzie 7 tygodni, dzień w dzień surfingu. Bardzo się cieszę. No z koszykówką to niewątpliwie raczej nie powinnaś mieć wtedy problemu, bo trenowałaś. A jak wygląda sytuacja z surfingiem? To też ma swoje podłoże i surfingu nauczyłam się w Portugalii, będąc na Erasmusie, czyli na wymianie studentów. Studiując tam przez pół roku, odbyłam kurs surfingu. Był to dość drogi kurs, więc przez miesiąc jadłam makaron i suchy chleb i piłam wodę, ale naprawdę nie żałuję, bo połączyłam to wszystko, właśnie Portugalię i surfing, czyli w Portugalii nauczyłam się portugalskiego, który jest językiem urzędowym w Brazylii, więc surfing plus portugalski równa się Brazylia. Czy oprócz Brazylii planujesz jeszcze jakieś wyjazdy na wolontariat sportowy dla dzieciaków? Tak, już mam zabukowany listopad i grudzień. Lecę wtedy do Kolumbii. Nie jest opisany dokładnie ten projekt, ale dotyczy on głównie właśnie, żeby zachęcić dzieciaki do aktywności sportowej, więc też wszelkiego rodzaju zawody, zabawy, więc też bardzo się cieszę. Wszystko, co ze sportem związane, to od razu mi się uśmiech pojawia i to jest to, czym się chcę zajmować. Rzeczy, które Karolina przywiozła z tego wolontariatu, koszulka i jest tam jeszcze, co to było? Szalik, tak. Właśnie ten szalik. Dostałam go w dwóch kolorach. Jeden na powitanie, a drugi na pożegnanie. Jeden na powitanie, bo miałam tam osobę, która jest odpowiedzialna za mnie, tak zwany buddy. I właśnie on mnie powitał na lotnisku. I dostałam wtedy, to jest jakiś drogi materiał, jakiś jedwab czy coś tam. To jest właśnie na dowód wdzięczności, więc dostałam go na lotnisku i potem jak wyjeżdżałam, to, które opublikowaliśmy na Facebooku, to jest właśnie z Kathmandu University High School, czyli tam, gdzie prowadziłam zajęcia, dostałam to od dyrektora. Jestem bardzo sentymentalną osobą i bardzo emocjonalną, do tego oczywiście się popłakałam. W ostatni mój dzień nosiłam cały czas okulary przeciwsłoneczne, żeby nie było widać, jak bardzo zapłakana jestem. I co też było kochane w trakcie tego mojego wolontariatu, oczywiście weekendy miałam wolne, więc troszkę sobie popodróżowałam. Aczkolwiek podróżowanie po Nepalu jest trudne, ze względu na warunki na drogach, jakie panują, ze względu na ruch, ale tak czy tak odwiedziłam Bhaktapur, który był poprzednią stolicą Nepalu i mają tam takie naszyjniki z kwiatów i właśnie przechodziłam sobie dróżkami, robiłam zdjęcia. Wiadomo, że wyglądam troszkę inaczej, nie wyglądam zupełnie azjatycko, mam jasną karnację, mam jasne włosy, mam jasne oczy, więc wszyscy jakoś się tam za mną oglądali jako taka egzotyczna uroda. I jeden pan właśnie dał mi taki naszyjnik z kwiatów i powiedział, że on mi bardzo dziękuję za to, że ja przyjechałam do Nepalu. To ja oczywiście się popłakałam, bo mi niedużo trzeba. To też właśnie było takie kochane i to jest jako dowód wdzięczności. Następną to jest mantra, która ma pokazywać drogę na szczyt. Jako że Nepale praktycznie leżą w Himalajach, albo leżą w Himalajach, to ta droga na szczyt jest jakoś zawsze właśnie oznaczana przez tą mantrę. I oni wierzą, że każdy powiew wiatru sprawia, że te modlitwy się po prostu poruszają i że to jest właśnie takie jakby wypowiedzenie jednej modlitwy. I to jest w ich kulturze taki objaw tego, że to ma przynosić szczęście i powodzenie. Właśnie w drodze na szczyt i nie tylko, takiej życiowej, więc to też dostałam od nich na szczęście. I jeszcze koszulka. Tak, była. I jeszcze koszulka. Tutaj jest napisane The Top of the World, Mount Everest. Jak wiadomo, Mount Everest leży w Nepalu. Będę mieć mega fajne wspomnienia z tą koszulką, bo dostałam je od WF-istów. Było ich tam, była jedna Omira i jeden ziomeczek, którego imię jest za trudne i nigdy nie umiałam go wypowiedzieć. Więc z nimi miałam większość zajęć. Oczywiście większość ja prowadziłam, oni się tam wzorowali. Mój sposób prowadzenia jest bardzo europejski, bardzo polski, a ich po prostu był na zasadzie macie piłkę i gracie, czyli coś, czego u nas się unika. Więc tą koszulkę dostałam od nich, jako też taki dowód wdzięczności i będę to bardzo miło wspominać i naprawdę jestem bardzo wdzięczna. To można powiedzieć, że te prezenty są tak zakorzenione trochę w ich kulturze, że oni po prostu są bardzo gościnni. Tak, tak. Taką wdzięczność czuć było na kilometry od nich. Nawet jak wsiadłam, to też jest śmieszna historia, nawet jak wsiadałam do autobusu, no to nagle muzyka cichła, ta taka muzyka bollywoodzka. Wszyscy zaczęli mi miejsce odstępować, wszyscy zaczęli tak na mnie patrzeć i takie turysta siądzie, turysta zobaczy, turysta, turysta, turysta. Więc to też było takie, no poniekąd trochę przerażające, ale też takie kochane i czuć było, że to z głębi serca i że naprawdę by wszystko oddali, żeby tylko ludziom się tu podobało i żeby było im tu dobrze. Bardzo ci dziękuję za to, że przyszłaś tutaj do nas do studia. Dziękuję i podzieliłaś bardzo się tymi historiami. Oczywiście życzę powodzenia w dalszych wyjazdach, planach i wszystkiego tego, czego się podejmujesz.
Moim gościem była Karolina Sondaj. Dziękuję bardzo. Program prowadził Kamil Latuszek. Sportowa energia.